Wierzę, że życzenia mają moc. Przekładają się rzeczywiście na lepsze życie. Dlatego chcę Tobie życzyć teraz, na nowy rok, właśnie tego, by Twoje serce było usposobione dobrze do przyjęcia nowych łask. Wyobrażam sobie to tak. Jest taka izdebka w naszej duszy, która może być bardzo mocno zagracona, gdy chcemy do niej dołożyć łaski Boże. Chcielibyśmy pewnie przestawić wszystko gdzieś w róg, może poukładać jedno w drugie, po to, żeby wśród tej przestrzeni znaleźć miejsce na coś nowego, na nowego siebie. Tymczasem ja chciałbym Tobie życzyć, żebyś po prostu wyrzucił wszystko z serca, to, co się Bogu sprzeciwia, to, co zajmuje tam miejsce w tej izdebce, tak aby pustą przestrzeń zajął całkowicie Duch Święty i wypełnił Ciebie od stóp aż do czubka głowy właśnie teraz. Przyjdź, Duchu Święty, do tej osoby, która świętuje nowy rok. Przyjdź, Duchu Święty, do niej i spraw, aby w nowym roku doświadczyła nowego siebie. Żeby to serce było właśnie jak ta pusta spiżarnia, do której przychodzi Bóg i robi porządki według własnych pomysłów. Błogosławię Was na nowy rok w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Mam nadzieję, że dodasz swoją otwartość na to błogosławieństwo i te życzenia, pisząc na przykład Amen w komentarzu.